Witajcie w kolejnym materiale serii, w której wyjaśniamy wszystkie modele animatronów na przestrzeni lat w serii Five Nights at Freddy's. W dzisiejszym materiale pod lupę bierzemy sobie Chicę i jej wizerunki na przestrzeni tych wszystkich 8 lat FNAF-a. Także hej, cześć wszystkim, jestem Ondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się postacią Chiki, waszego ulubionego kurczaka. No, może nie do końca. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października, a także zostaw kciuka w górę pod tym filmem, aby ten materiał mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie wersje Chiki w Five Nights at Freddy's. Chica jest pierwszym żeńskim animatronem we FNAF-ie i po raz pierwszy pojawiła się rzecz jasna we FNAF-ie 1, którego to akcja przenosi nas do roku 1993, do trzeciej już pizzerii Freddy'ego Fazbera. Po raz pierwszy pojawiła się właśnie w tej pierwszej pizzerii, jeszcze przed rokiem 1987. W pierwszej, jak i w zasadzie we wszystkich pozostałych częściach, Chica jest gigantyczną kurą. Kolor jej pierza jest żółty, sama nosi śliniak z napisem Let's Eat, a w pierwszym FNAF-ie w animatronicznym zespole pełniła rolę wokalistki. Scott, tworząc tę postać, prawdopodobnie zainspirował się występującą w McDonaldzie maskotką Birdie the Early Bird. Bez gadania jest gigantycznie podobna do Chiki. Chica od samego początku kreowana była właśnie na postać, która lubi sobie pojeść. Przedstawia się to m.in. w napisie na jej śliniaku, a także na fakcie, iż w pierwszej części często pojawia się w kuchni, gdzie też, nie wiem, rzuca talerzami czy coś. We FNAF-ie 4 też ma miejsce dość podobna rzecz. A propos jej zamiłowania do jedzenia, wiele mówi FNAF Help Wanted, gdzie to m.in. mamy szansę zagrać w minigrę, gdzie to musimy Chicę reperować i tam jest ona pokryta pizzą, a także z jej wnętrza wychodzą obrzydliwe robale, z czego można wywnioskować, że nawet taki animatron dość lubi tą pizzę jeść czy coś. W sensie, naprawdę, takie rzeczy ludzie mówią w internecie, a robale po niej chodzące mogą wynikać z resztek jedzenia, które mogą znajdować się gdzieś w jej endoszkielecie. Generalnie nie są to zbyt miłe sprawy. Propos miłych spraw, Chica ma swojego dobrego kolegę, Cupcake'a, z którym spędza całkiem sporo czasu, oczywiście poza faktem, kiedy idzie do naszego biura, by... no wiadomo, co zrobić. Chica zawsze przychodzi z prawych drzwi i wydaje bardzo podobny, niepokojący dźwięk co Bonnie. Tak jest, ale Bonnie mu wychodziło to lepiej. Propos Chiki z pierwszego FNAF-a to byłoby już na tyle. Jest to chyba najmniej zapamiętywalna postać z tej części, aczkolwiek i tak chyba miło spędzić z nią trochę czasu tutaj. Natomiast w dwójce ma się to trochę inaczej, bo tak jak w przypadku Bonniego, mamy tutaj do czynienia z dwiema wersjami Chiki. I zacznijmy od tej trochę przyjaźniejszej, czyli Toy Chiki. Wchodzi ona właśnie w linię Toy Animatronów, czyli tych, które są bardziej nastawione na młodszych odbiorców, I think. W zasadzie jest to ta sama Chica, co w pierwszej części, tyle że jest trochę chudsza, mniejsza, bardziej przyjazna i ma piegi. Tym razem napis na jej śliniaku został zmieniony z Let's Eat na Let's Party, imprezujmy. Wcześniej było to jedzmy, nie jestem pewien, czy to powiedziałem, ale raczej... w sumie nie wiem. Toy Chica rzecz jasna pojawiła się też w Ultimate Custom Nightcie, gdzie to dano jej kilka voice line'ów, a jeden z nich jest obecnie traktowany jako argument ku temu, iż to właśnie ona stoi za The Bite of 87. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Where's my beak? Lodged in your forehead, of course. Oczywiście we FNAF-ie 2 pojawi się także drugi rodzaj Chiki, czyli Wifford Chica, którą też kiedyś nazywałem Old Chico. I tak wciąż nie jest to ten sam świetny wygląd, który miała Wifford Bonnie, to i tak wygląda całkiem spoko. Przede wszystkim w jej designie bardzo podoba mi się jej szczęka i w ogóle głowa. Generalnie mega strasznie to wygląda. Oraz te jej ręce, które często rozkłada, jakby była strachem na wróble. I te zwisające kable, no wygląda to świetnie. Tym razem powraca silnik z napisem Let's Eat. W dodatku Chica posiada parę szczęk. Swoją drogą, w dodatku do tego całkiem przerażającego wyglądu, mamy też mocno zdystortowany głos, który teraz możecie sobie przesłuchać. We FNAF-ie 3 pojawiła się Phantom Chica i na jej temat nie będę miał jakoś dużo do powiedzenia. Generalnie jest to chyba ten sam model Chiki co we FNAF-ie 1, tyle że jest bardzo spalona, jak wszystkie Phantom Animatrony. Generalnie przypomina trochę arbuza. Spójrzcie tylko.
Nie, spokojnie, nie ja to wymyśliłem. Tak się składa, że od kiedy po raz pierwszy zagrałem we FNAF 3, kiedy miałem jakieś 10 lat, tak to było właśnie wtedy, to zawsze bardzo bawiła mnie ta twarz Chiki na monitorze. Generalnie ma też taki sobie jumpscare i w sumie w jej temacie to by było na tyle. Przejdźmy do Nightmare Chiki. We FNAF 4 pojawiła się Nightmare Chica, która ma, no cóż, standardowy dla Nightmare'ów wygląd. Co oznacza totalnie potargany kostium, wielkie, gigantyczne zęby i ogromne pazury. Do tego nie posiada jednego oka i Cupcake też swoją drogą dostał Nightmare wygląd i w sumie też nie wygląda najprzyjaźniej. W sensie nie tyle co nie posiada jednego oka, tylko jedno oko świeci na czerwono, a drugie nie. Poza tym też ma dwie pary szczęk. Ponadto w Halloweenowym dodatku do czwórki pojawiła się jeszcze Jack O'Chica, która w zasadzie jest tą samą Chiką, tyle że w tej bardziej Halloweenowej wersji i wygląda bardziej jak dynia. Można by powiedzieć, że w ręku trzyma arbuza, ale to też jest dynia. Zamiast cupcake'a. We FNAF Sister Location nie pojawiła się żadna wersja Chiki, nie było tutaj czegoś takiego jak Funtime Chica. Aczkolwiek takowa postać pojawiła się w FFPS-ie. Tutaj mamy właśnie Funtime Chikę, którą możemy zakupić i to w sumie tyle w jej temacie. Cóż, wygląda jak po prostu Chika w wersji Funtime'owej. Raczej był to po prostu niewinny easter egg, aczkolwiek małe, a cieszy. Poza tym pojawia się tu również Rockstar Chika, która tak samo jak w przypadku Boniego i Freddy'ego w sumie również jest wariacją na temat zwykłej Chiki z FNAF'a 1, a Toy Chiki. W zasadzie jest ich połączeniem. Napis na silniaku to teraz Let's Rock, a sama Chica gra tutaj na grzechotkach i w sumie w jej temacie to by było na tyle. W Ultimate Custom Night pojawiły się jej kwestie, jej voicelinesy, które wskazują tylko na jej całkiem skomplikowany charakter. Scott swego czasu trochę o nim mówił. W najnowszej odsłonie FNAF-a Security Breach pojawiła się jeszcze Glamrock Chica, która w sumie była naprawdę interesującą częścią fabuły tej gry. W sensie sama zbyt wiele tutaj nie wprowadzała, ale etapy walki z nią należały do naprawdę ciekawych. Tym bardziej, kiedy po czasie powróciła w tej swojej trochę bardziej zniszczonej przez Gregorego wersji, a poza tym ten moment, kiedy Gregory niszczy ją w tej zgniatarce był całkiem spoko. W odróżnieniu od poprzednich części, Glamrock Chica jest tutaj ikoną fitnessu i sportu, ma nawet własną siłownię. Mimo faktu, że je sobie śmieci po godzinach. I w sumie propos tej Chiki to by było na tyle. Jeżeli chcecie trochę więcej posłuchać na jej temat i ogólnie na temat Glamrock Animatronics i reszty, to wszystko to wyjaśniłem w tym materiale pod tytułem Wszystkie animatrony z Five Nights at Freddy's Security Breach. Tymczasem moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. A także suba na kanale, jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić 200 000 widzów do Halloween, czyli do 31 października. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych materiałach, zapraszam jeszcze na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!